trzymaj się. I wy się trzymajcie. Trzymamy się. Witamy. To chyba tutaj. To nie chyba, to tak. Pozdrawiamy tam w oknie. Pozdrawiamy. I co? Pozdrawiamy gospodarzy. Dziękujemy Panu Bogu za Marii, które doszliśmy. Dajmy chwałę, chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Było na początku, teraz. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieki Pan. Tak. Cześć Boże wszystkim. Witam z pielgrzymowego szlaku. Dzisiaj przeszliśmy z Białej do Drelowa. Przeszliśmy około 30 km. Jesteśmy szczęśliwi, mimo że jest część osób, która była w Krakowie, przyjechała i nie śpiąc od razu wyruszyła w trasę. Jak i jest wiele osób, które pielgrzymują po prostu, bo pragną, chcą być razem z nami. Przeżyliśmy ten czas szczęśliwie, radośnie, ze śpiewem, z modlitwą i jednocząc się, tworząc taką atmosferę rodzinną. Też i zapraszam wszystkich na szlak pielgrzymkowy. Grupa ma wiele miejsc wolnych, więc dla wszystkich jest miejsce, więc czekamy na przybycie i pielgrzymowanie razem z nami. Serdecznie również pozdrawiam wszystkich tych, którzy pozostali w parafii, którzy gromadzą się na apelach, a rozpoczynają właśnie w dniu dzisiejszym te apele w parafii. I serdecznie pozdrawiam i księdza proboszcza wraz z wikariuszami, którzy tam zostali, którzy współpracują i dzięki nim, że zostali, ja mogę pielgrzymować i wyjść w trasę pielgrzymkową. Znajdujemy się właśnie w Drelowie. Doszliśmy na nocleg. Jesteśmy troszeczkę zmęczeni ze względu głównie na to, że połowę dnia padało, więc jesteśmy trochę zmoczeni, przemoczeni. Na szczęście na koniec dnia wyszło słońce, więc zdążyliśmy wyschnąć. Jest godzina 17, więc w sumie dosyć wcześnie doszliśmy. Mamy dużo czasu na odpoczynek teraz. Dzień nie był trudny. Pierwszy dzień nigdy nie jest trudny, zwłaszcza, że wszyscy mają jeszcze bardzo, bardzo dużo sił. Jest dużo osób, jest bardzo, naprawdę bardzo dużo osób odprowadzających, za co bardzo dziękujemy. Mamy nadzieję, że te osoby, które dzisiaj były z nami przez jeden dzień, stwierdzą, że szło się z nami tak dobrze, że po prostu wrócą dzisiaj do Białej, wezmą swoje rzeczy i przyjadą jutro. I wszystkich serdecznie zapraszamy do tego, żeby przyjechali do nas, nawet jeżeli mają Państwo możliwość tylko na jeden dzień. Naprawdę serdecznie zapraszamy, bo naprawdę warto.